Na początku pięciolini zawsze znajduje się odpowiedni klucz, który określa położenie nut. Najpopularniejsze klucze to klucz wiolinowy i klucz basowy. Jeżeli obie linie melodyczne mają być zagrane jednocześnie, to spina się je klamrą. Podobnej klamry matematycy używają do zapisywania układów równań. Mamy następujące zadanie. Janek wraz z kolegą kupili w sklepie dwa batoniki i cztery paczki gumy do rzucia. Razem zapłacili 10 zł. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, ile kosztuje jeden batonik i jedna paczka gumy? Sprawdźmy, jakie dane zostały podane w naszym zadaniu. Wiemy, że chłopcy kupili dwa batoniki. Jeżeli cenę jednego batonika oznaczymy jako B, to za dwa batoniki należy zapłacić 2B. Wiemy też, że kupili cztery paczki gumy do rzucia. Jeżeli cenę jednej paczki gumy do rzucia oznaczymy jako P, to za cztery paczki należy zapłacić 4P. Za to wszystko. Zapłacili 10 zł. Czy wiesz, jak zapisać to za pomocą równania? Cena dwóch batoników i czterech paczek gum do rzucia ma nam łącznie dać 10 zł. Zauważ, że otrzymaliśmy jedno równanie z dwoma niewiadomymi: b oraz p. Jeżeli jeden batonik Kosztuje złotówkę, to dwa batoniki będą kosztowały 2 złote. W takim razie cztery paczki gumy do rzucia będą kosztowały 8 złotych. Skoro 4p równa się 8, to ile wynosi p? Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Wtedy P równa się 2. Czy jest to jedyne rozwiązanie? Co jeśli batonik kosztuje 3 zł? Wtedy dwa batoniki kosztują 6 zł. Wtedy 4 paczki gumy do rzucia kosztują 10 minus 6, czyli 4 zł Skoro 4p wynosi 4, to ile równa się p? Czy wiesz? Jeśli tak, zapisz odpowiedź, a później porównaj ją z moją. p równa się 1. Czy jesteś w stanie podać inne liczby, które są rozwiązaniem naszego równania? Takich liczb jest bardzo dużo. Zauważ, że nie jesteśmy w stanie podać jedynego rozwiązania. Potrzebujemy dodatkowych informacji. Dodatkowo wiemy, że następnego dnia Janek kupił jeden batonik i jedną paczkę gumy do rzucia. Za wszystko zapłacił 3 złote. Jeden batonik kosztował B. A jedna paczka gumy do rzucia Kosztowała P. Zapiszmy to za pomocą równania. Otrzymujemy, że B plus P równa się 3. Jakie liczby są rozwiązaniem tego równania? Jeżeli batonik kosztował złotówkę, to paczka gumy będzie kosztowała 3 minus 1, czyli 2 złote. Natomiast jeżeli batonik kosztuje 2 zł, to jedna paczka gumy kosztuje 3 minus 2 czyli 1. Zauważ że tak jak w poprzednim przypadku nie jesteśmy w stanie podać jedynego rozwiązania. Ale tym razem mamy dwa równania i dwie niewiadome B i P. To oznacza, że rozwiązaniem całego naszego zadania będzie taka para liczb, która jest rozwiązaniem zarówno pierwszego, jak i drugiego równania. Czy widzisz tę parę liczb? Będzie to taka para liczb, która powtarza się jednocześnie tutaj i tutaj. Rozwiązaniem będzie b równe 1 i p równe 2. Zauważ, że rozwiązaliśmy układ dwóch równań. 2b plus 4p równa się 10 oraz b plus p równa się 3. Układy równań spinane są klamerką. Zapamiętaj, rozwiązaniem układu równań jest para liczb. W tym przypadku b równe 1 i p równe 2. Oto kolejne zadanie. Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 14, a ich różnica wynosi 6. Jakie to liczby? Pierwszą liczbę oznaczmy jako x, a drugą jako y. Przyjrzyjmy się, jakie dane są podane w naszym zadaniu. Wiemy, że suma tych liczb wynosi 14. Skoro jedna z nich to x, a druga z nich to y, to suma tych dwóch liczb to x plus y. Wiemy też, że ich różnica wynosi 6. Różnica tych dwóch liczb to x minus y. Zatrzymaj teraz film. Ułóż odpowiedni układ dwóch równań i porównaj swój wynik z moim. Czy otrzymałeś taki sam układ równań? Zobacz, suma dwóch liczb, czyli x plus y, ma się równać 14. To pierwsze równanie. Różnica dwóch liczb x minus y ma wynosić 6. To drugie równanie. Pamiętaj, że rozwiązaniem układu równań jest para liczb. Można je zapisać w następujący sposób. Pierwsza liczba w nawiasie to jedna niewiadoma. Druga liczba w nawiasie to druga niewiadoma. Tak jak w poprzednim przykładzie, wypiszmy przykładowe rozwiązania pierwszego oraz drugiego równania. Przykładowe rozwiązania pierwszego równania to pary liczb: x równe 2, y równe 12 albo x równe 10 i y równe 4. Albo x równe 8 i y równe 6. Przykładowe rozwiązania drugiego równania to pary liczb x równe 10, y równe 4, albo x równe 16, y równe 10, albo x równe 8, y równe 2. Rozwiązaniem całego układu równań będzie taka para liczb, która powtarza się jednocześnie tutaj i tutaj. Jakie to liczby? To oczywiście x równe 10 oraz y równe 4. Ta para liczb jest rozwiązaniem naszego układu równań. Zauważ, że 10 plus 4 daje 14, a 10 minus 4 daje nam 6. Układy równań pozwalają nam znaleźć rozwiązania zadań, w których występuje więcej niż jedna niewiadoma. Zachęcam Cię do zobaczenia kolejnych filmów z playlisty dotyczącej układów równań. Zasubskrybuj również nasz kanał.